Dzień dobry. Dzień szósty obozu w tureckim Belek. Czas zacząć. Niestety z samego rana przywitała nas gorsza pogoda niż miało to miejsce w pierwszych dniach wyjazdu. Z tego względu sztab szkoleniowy zaplanował dzisiejsze zajęcia na siłowni. Po południu zawodników czeka basen, a dzień rozpoczynamy tak jak zakończyliśmy poprzedni. Jak tam Karol po treningu? Ja mega, mega dobrze. Udana jednostka? Jak każda inna. Trener Darek was nie oszczędza ostatnio. On nie ma serca, wiesz? Nie mogę złego słowa powiedzieć. Czasami się oni wkurzają na mnie, a na nich, ale... jest okej. Ma strasznie zimne to serce. Ale tyle, co mi się wydaje. Myślisz, że co? Zaowocuje ta praca w sezonie? Musi. Jak nie, to wtedy będzie problem. Jak tam humory po pierwszym sparingu już wróciły? No, można tak powiedzieć. W sobotę mamy nadzieję, że wrócą pełne, nie? Z optymizmem podchodzicie do meczu z Norymbergą. Ciężki rywal. No ciężki na pewno, ale z optymizmem. To jest sparing, więc każdy będzie chciał na pewno odbić to, co zostawiliśmy po ostatnim, nie? Mhm. How today? Hard time? Good work. Good work? Hard in gym, yes. I saw on your face that it's not easy. Ten mazow pokazał. No, to i. Zmienił pokój, na pewno były mapy, teraz są taki. No. Znowu zmienię pokój. Zakupy zrobione? A nie. Nic nie będę kupował tutaj, ale... Tutaj nie, na miasto pojedziemy. Nie, ale ja nic nie kupuję w Turcji, bo... Nie, mi się to nie podoba i uważam, że oryginał lepszy. Jak tam reakcja drużyny po meczu? No po tym meczu... Mieliśmy odprawę, pogadaliśmy o tym meczu, bo bardzo słaby i musimy się starać już inaczej na boisku, bo to faktycznie źle wyglądało i no więc pogadaliśmy i w sobotę musimy się przygotować na Norymberg a coś wywalczymy. Szybka zmiana planu, miał być basen, ale trafiło się okno pogodowe, więc nie tracimy czasu i pędzimy na trening, by wykorzystać nadarzające się warunki atmosferyczne. A dzisiaj jak te warunki? Chyba nie są najgorsze tak naprawdę, bo... Dzisiaj znakomicie, to są najlepsze warunki do grania, szczególnie tutaj, jeżeli ktoś gra bardzo ofensywnie, szybka piłka, trzeba się liczyć z tym, że będzie zawsze kozioł, przyspieszenie. Ale taka piłka, myślę, że dla zawodników to na pewno nikomu nie przeszkadza, tylko może pomóc. Mecz na wodzie. Pamiętam z telewizji. Wiadomo, mówimy o mistrzostwach świata, ale ten na wodzie w Niemczech chyba to pamiętamy wszyscy kibice, którzy no, wtedy żyli, bo
sami Niemcy powiedzieli, że ta woda ich uratowała. Pamięta trener, gdzie oglądał ten mecz? Pamiętam. Oczywiście to były trudne czasy, nie w każdym domu był telewizor, także trzeba było iść do kuzyna. Pamiętam, jak oglądaliśmy, no to niestety przegraliśmy. Przegraliśmy z warunkami, bo wydaje mi się, że z gry zasłużyliśmy na to, żeby wygrać. To jest, pamiętam, Gerd Müller, tak? Strzelił tam decydującą bramkę. W takim rajdzie z prawej strony. Pamiętajmy, że wtedy chyba, jak dobrze pamiętam, Janek Tomaszewski obronił rzut karny strzelanego chyba przez Rummenigge. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Daj mu jeszcze raz! It was your day. You like the weather like this, or you're just in good health? So what I want to say about weather is, if it's not windy, it's perfect because you know the grass very quick. Uh-huh. I like, you know, to play football when the ball going quick. So about what you ask about calf? No. I think you show a few really good balls, passes but on or shots. Day like this, or no? Ah, yeah, because your first time on training camp, so now you know. Benji is soaked to the bone, but it seems that the wet Benji is a happy one. How was the training? So it's pretty good, of course. Rain is not always the most comfortable, but it makes a different training with a wet pitch, so it's good. The ball moves well, so it's nice. It's supposed to be a swimming pool today, but instead of this, we got the swimming on the pitch. Exactly, and it's football, so it's always nice. Jak tam, Karol? Trening w takich warunkach dla bramkarza to chyba dodatkowe wyzwanie. Tak, idealne warunki, angielska pogoda. Musimy tylko się cieszyć i trenować. Z Norymbergą gra też będzie jak z Premier League, tak? Tak, dokładnie. Premier League Boxing Day. Kolejny pracowity dzień w tureckim Belek dobiega końca. Zawodnicy są już w swoich pokojach, szykując się do snu, a nam nie pozostaje nic innego, jak podziękować Wam za obejrzenie tego odcinka. Tymczasem okażcie zawodnikom trochę wsparcia, bo doskonale zdają sobie sprawę, które elementy wymagają poprawy i mogę Wam gwarantować, że sumiennie nad nimi pracują. Do zobaczenia jutro.